Niedawno nadarzyła się nam okazja, aby wziąć udział we wrocławskim konwencie fantastyki o dźwięcznej nazwie Dni Fantastyki. Oto nasza zwięzła relacja z tego wydarzenia. Pod względem skali impreza plasuje się gdzieś pomiędzy największymi i najbardziej kameralnymi konwentami tego typu. Tak jak zwykle nie zabrakło stoisk z unikalną biżuterią i bibelotami z filmów i anime. Nawet nam nadarzyła się okazja nabyć kilka kompletnie zbędnych rzeczy. Można było również wziąć udział w kilku ciekawych wydarzeniach i prelekcjach, przy czym najciekawsze z nich były dość trudno dostępne i zyskały sobie zainteresowanie setek zdeterminowanych ludzi. Szczególnie ciekawe dla mnie były stoiska dające możliwość zapoznania się z twórczością nieznanych, choć bez wątpienia utalentowanych artystów i pisarzy. Ze względu na tłok wewnątrz zamku, większość czasu spędziliśmy na łonie natury wśród postaci z gier, komiksów, filmów i seriali. Coś dla siebie mogli tam znaleźć zarówno fani Dalekiego Wschodu, jak i fascynaci kultury słowiańskiej i nordyckiej. W skrócie, było to ucieleśnienie tego, co większość z nas zwykła kojarzyć z pojęciem fantastyki. Osobiście uważam, że prawdziwa wartość tego typu wydarzeń leży w tym, że pielęgnowanie zainteresowania ogólnie pojętą fantastyką jest na rękę nam wszystkim. Głównie dlatego, że ludzie bez fantazji są po prostu nudni i o wiele prostsi do zmanipulowania. Dlatego też pod względem pielęgnowania tej dziecięcej ciekawości, Dni Fantastyki spisały się na medal. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, czy któreś z Was miało okazję wziąć w nich udział.